Cincinnati, Los Angeles, or Harlem. Kids call themselves killers, let their hammers do the talking. Don't even know the meaning of life. Ain't seen a thing and you dream of flooding the scenery with yayo and greenery. Buffing now, you sticking them with the heavy machinery. Wonder how you lift it up. We only 17 and like everybody, he wanna shine. Young brothers on the grind, holding something in their spine, bowling for Columbine. Stressing to me how it's all about a dollar sign. Dig the way you out of line, out of sight and out of mind. Up against the clock and damn near out of time. The tipping point is arrived, and that's the bottom line. To all my peoples, the stars, it's our time to shine. Let's get them up high. Come on, go all star. Get down for y'all. To the ladies in the house, proud of y'all. You got the roots cool with the sound, of course. High, lift them up high. Okay, go all star. Get down for y'all. To the ladies in the house, proud of y'all. Mamy to. Nie może przez. A to będzie do tego No, co się cieszysz? Jeszcze raz muszę stać. A już się cieszysz. Jak tylko za 3 trafi. Witamy serdecznie, z nami jest Marcin Stroka. Marcin, powiedz, co tutaj się odbywa w tym momencie? W tym momencie jest regeneracja przed ważnym meczem z Kołobrzegiem, a tak na poważnie, no, myślę, że profilaktyka nic nie zaszkodzi, żeby podleczyć troszeczkę zajechane nogi. A powiedz nam, co to za urządzenie, bo chyba kibice będą bardzo ciekawi, jak to działa i do czego to służy tak naprawdę. Myślę, że to jest przyrząd do rozbijania zakwaszonych stóp, mięśni, a tak naprawdę to myślę, że trzeba by Jacka zapytać, bo ja to tylko użyczyłem od niego. Rozumiem. Marcin, powiedz nam, wierzymy, że wszystko jest w porządku w takim razie. Jesteś zdolny do gry i na pewno jedziesz z drużyną do Kołobrzega. Jak najbardziej, wszystko jest w porządku, jadę z drużyną. Mówię, to jest bardziej profilaktyka, jak coś poważnego. Marcin, powiedz, jak wrażenia po meczu na szczycie ze Spójnią? Poczułeś taki jakiś lekki smaczek ekstraklasowych twoich występów na parkietach najwyższej klasy rozrywkowej? Na pewno była zacięta walka, mecz mógł się podobać wszystkim, bardzo fajne widowisko. Smaczek był, to był mecz na szczycie, także przyjechała drużyna ze Spójni do nas niepokonana. W tej chwili wyrównało się wszystko, jesteśmy liderami razem ze Spójnią i dalej trzeba to kontynuować. Marcin, wczorajszy dzień spędziliście na sesji zdjęciowej do nowego kalendarza Sokoła Łańcut. Powiedz, ty jesteś przyzwyczajony do takich promocyjnych eventów, że tak powiem, nie peszy cię kamera, aparaty, flesze i takie rzeczy różne, studia i tak dalej? Nie, absolutnie. Przez te kilkanaście lat mojej jakieś tam przygody z koszykówką, w każdym klubie mieliśmy, to jest wpisane w nasz zawód, sesje, chodzenie po szkołach, promowanie danej drużyny, danego miasta, w którym się jest, odwiedzanie przedszkolaków, rozdawanie autografów, także nie, absolutnie, jest to fajna zabawa, po czemu to tak długo trwa? Najważniejsze w tym meczu to, że właśnie, tak jak pan wspomniał, wróciliśmy na fotel lidera i mam nadzieję, że przez długi czas go utrzymamy. Co do samego meczu, dogrywka, fantastyczne emocje, na pewno kibicom podobało się to spotkanie.
i no, mam nadzieję, że nie będziemy już w dalszym ciągu utrzymywać takiej tendencji do dogrywek tutaj, tylko raczej gładko będziemy starali się wygrywać i nie denerwować mocniej kibiców. A co do samej spójni, no to mecz bardzo zacięty, oczywiście początkowa faza przez nas super otwarte i prężne zwycięstwo w pierwszej kwarcie, co dało to super otwarcie na cały mecz. No i gonitwa spójni, gdzie kosztowało to bardzo dużo też na pewno ich zdrowia, ale jednak nas dogonili, no i na szczęście w dogrywce to my pokazaliśmy i wygraliśmy to spotkanie. Gdzie przed tym meczem zakładaliśmy bardzo mocne i ciężkie spotkanie. Tak się też stało, ale zwycięstwo jest po naszej stronie i z tego się najbardziej cieszymy. Oczywiście będzie to, żeby zatrzymać wszystkich zawodników z kotwicy, ale skupiłbym się bardziej tutaj na liderach tej drużyny jak Suliński, Bodych i myślę, że zatrzymanie szybkiego kontrataku plus nie pozwolenie im na to, żeby mocniej się rozpędzili w szybkim ataku plus nasza skrupulatna i skuteczna obrona przyczyni się do tego, że bez problemu ten mecz wygramy. Marek Zywert, rozgrywający Sokoła Łańcut. Marek, wyrywamy Cię w środku treningu. Lekka zadyszka, ale mamy nadzieję, że sekundkę nam poświęcisz. Marek, powiedz, jak Twoje zdrowie? Wiemy, że miałeś lekkie kłopoty ostatnio, ale jednak pojawiłeś się na meczu ze Spójnią i dałeś tam chwilkę zmiany. Myślę, że to wszystko wyszło całkiem nieźle. Dobry wieczór. Tak, to prawda. W meczu ze Spójnią, że tak powiem, uciekłem ze szpitala, wypisałem się rano. Już byłem po wszystkich badaniach. Badania wykazały, że wszystko jest w porządku, więc mogę przyjechać i mogę wyjść na boisko, tak? Niestety mogłem pomóc kolegom tylko w postaci 5 minut, ale cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie i mogłem w tym uczestniczyć. Marek, powiedz, jak przygotowania na kotwicę? Macie jakiś plan już, jak pokonać drużynę z Pomorza? Szczerze mówiąc, jeszcze nie. Będziemy nad tym pracować jutro. Dzisiaj kolejny rozruch i przygotowania do tego meczu. Marek, wczoraj spędziliście tak naprawdę trening, ten dzień, na sesji zdjęciowej. Będzie nowy kalendarz Sokoła Łańcut. Powiedz, jak Ty się czujesz w takich eventach reklamowych? Czy to jest dla Ciebie takie normalne? Krępujecie kamera, krępujecie aparat, fotografowie i tak dalej? Może nie jest to normalne, zawsze towarzyszy temu trochę stresu, no ale trzeba sobie z tym radzić, tak? Jest to akcja promocyjna, musimy to robić, musimy wspierać klub. I musimy zachęcać jakoś kibiców, żeby tutaj przychodzili, nas wspierali z dnia na dzień, żeby byli na każdym meczu i o to tutaj chodzi. Soku TV od początku wspiera agencja interaktywna Creativium.